Przed decyzją Urzędu Marszałkowskiego, czy dostajemy te 2 miliony złotych, podejmowanie decyzji o wykreśleniu całego zadania, wydaje mi się, jest to bardzo, bardzo ryzykowna i niekorzystna dla rozwoju miasta decyzja. Nie mam innego sposobu, jak tylko solennie zapewnić, dać słowo honoru, nie wiem, w jaki sposób jeszcze zapewnić, że nie ma nawet cienia szansy na żadną inną komunikację pomiędzy Nabrzeżem Niegocina, nowym portem Ekomarina, który w tej chwili budujemy, a środkiem miasta. Jeśli ktoś mówi, że jest możliwe przejście płaskie, to nie ma pełnych informacji, nie chce się rzetelnie przyjrzeć sprawie lub wykazuje złą wolę i to byłoby najgorsze. Zapewniam, nie ma możliwości wybudowania przejścia płaskiego. Koleje nigdy się na to nie zgodzą. I... No, po internecie krąży takie pismo podpisane przez szychę z kolei, że tak to nazwę, bo nie wiem, kto to dokładnie podpisał, który właśnie wyklucza możliwość przejścia płaskiego, a przeciwnicy kładki, zwolennicy przejścia płaskiego twierdzą, że nie jest to żadne pismo oficjalne i że wszystko może się zmienić. Nie, w tej sprawie stanowisko kolei na pewno się nie zmieni. My możemy oczywiście rozpocząć wymianę pism, to będzie trwało rok, dwa lata, a na końcu i tak będzie odpowiedź negatywna i już, po prostu stracimy kolejny czas. Jeśli nie dostaniemy pieniędzy z Unii Europejskiej, tych 2 milionów złotych, o których wspomniałem przed chwilką, no być może trzeba się zastanowić, czy to rzeczywiście w tej chwili nas stać, czy my możemy sobie poczekać rok i dwa i budować przejście za własne pieniądze. Ale jeśli dostaniemy pieniądze z Unii Europejskiej, no to byłoby wielką nieodpowiedzialnością niebudowania tej kładki w tej chwili z udziałem środków Unii Europejskiej. Jestem przekonany, dzisiaj być może są różne opinie na temat konieczności budowy tego przejścia, ale jestem przekonany, że w momencie, kiedy pasaż zafunkcjonuje w pełnym zakresie i kiedy powstanie port, który stanie się głównym punktem, gdzie się będzie przybywać nad jezioro, to życie pokaże, że ta komunikacja jest wręcz niezbędna do normalnego funkcjonowania tego obszaru miasta. Jasne. A teraz tak, ulice, które miasto przejęło, to jest bodajże Pomorska i chyba Wrzosowa. Tak. Wrzosowa jest historycznie miejska, miasto przejęło ulicę Pomorską. Na ten temat powinna znaczy, się... Chodzi mi o to właśnie, jak pan się odniesie do słów przewodniczącego, tak, który właśnie mówi, że trzeba wycofać pieniądze z jakichś projektów na rzecz tych ulic, że kładka będzie służyć turystom głównie. Ja tylko powtarzam, tak, nie wyrażam opinii, że kładka będzie służyć głównie turystom, a naprawa, budowa od nowa w przypadku Pomorskiej, bo to ciężko nazwać ulicą, ulic miejskich będzie służyć mieszkańcom. No i ten sposób, który pan przedstawił, to jest konsekwencja, który pan przedstawił sprawę, to jest konsekwencja chodzi o przesuwanie wystąpienia pana przewodniczącego na poprzedniej sesji, który przedstawił swoją, w moim przekonaniu, absolutnie mylną interpretację prawa i zmian, które w tym prawie co do sposobu uchwalania budżetu samorządowego mają nastąpić lub następują. Proszę państwa, to jest decyzja pani burmistrz, więc mi troszkę trudno wybiegać za daleko, ale wiem, że, bo przecież współpracuję na co dzień z panią burmistrz, wiem, że pani burmistrz jest skłonna przychylić się do wniosku radnych, aby w budżecie na przyszły rok umieścić te dwie ulice, czyli ulicę Pomorską i Wrzosową. Dlaczego powiedziałem o tym, że pański sposób przedstawiania sprawy jest... To znaczy, ja specjalnie zaznaczyłem, no tak, że to jest konsekwencja tego mylnego interpretowania prawa przez pana przewodniczącego, bo konsekwencją tego, co mówi pan przewodniczący, było to, iż burmistrz nie ma prawa do tej poprawki, po pierwsze, a po drugie, że radni, jeśli chcą umieścić jakąś pozycję, muszą wykreślić jakąś inną, aby nie zwiększyć deficytu budżetu. Przewodniczący o tej pierwszej rzeczy nie mówił, o autopoprawce jak najbardziej mówił, że prawdopodobnie zostanie skierowana, natomiast właśnie chodzi o to, o ten budżet, o to, że trzeba przesunąć, coś usunąć, nie, żeby nie, coś dodać. Nie. Jak rozmawiam ostatnimi dniami z panią burmistrz, to pani burmistrz jest skłonna podejść do sprawy w ten sposób, iż wzrost zadłużenia z tytułu tych dwóch elementów, czyli ulicy Wrzosowej i Pomorskiej, będzie rzędu, przed przetargiem oczywiście, rzędu 800 tysięcy, mówmy, do miliona złotych.
Oczywiście nasz budżet miejski ma możliwość znacznie większego jeszcze zadłużania do granicy bezpieczeństwa i do granicy określonej prawem nam jeszcze daleko. Na chwilę obecną. W 2014 prawo się zmieni. Nie zmieni się. Podobno ma wyjść to artykuł 243. To też są obliczenia pana przewodniczącego, tak, które niekoniecznie muszą być zgodne z naszymi obliczeniami. Dzisiaj nawet odbyliśmy taką debatę u mnie zresztą w gabinecie z panem przewodniczącym i z panią skarbnik i myślę, że sobie sporo rzeczy nawzajem wyjaśniliśmy i mam nadzieję, że po tej rozmowie pan przewodniczący tak doktrynalnie do swoich obliczeń już nie podchodzi. Ale wróćmy do ulicy Pomorskiej i Rzosowej. Otóż jak powiedziałem, myślę, że pani burmistrz będzie skłonna zaproponować zwiększenie zadłużenia, ale to tylko teoretyczne zwiększenie zadłużenia jako... Chciałbym być wielkim optymistą, ale chyba jest to optymizm nadmierny, jako że w tej chwili są złożone wnioski nasze do tak zwanej Unii Europejskiej w Urzędzie Marszałkowskim i w ministerstwach. Tych wniosków mamy 5 bądź 6. Trzeba by być naprawdę olbrzymim optymistą, żeby wierzyć, że wszystkie wnioski zostaną załatwione pozytywnie. Nieprzyjęcie choć jednego wniosku, a chciałbym bardzo, żeby były zakwalifikowane 3 wnioski, więc to będzie i tak bardzo dużo, ale nieprzyjęcie choćby jednego wniosku powoduje, że znajdujemy pieniądze na to, żeby dojść do tego zadłużenia, jakie jest proponowane radnym w pierwszym czytaniu budżetu miasta. Stąd mówię, że de facto w takim bilansie ogólnym niewątpliwie, jeśli nawet przyjmiemy do realizacji ulicę Wrzosową i Pomorską, to zadłużenie nie będzie większe niż to, które zostało zaproponowane w projekcie budżetu. Jasne. To wróćmy teraz do pasażu. Ja się uśmiecha, dobrze, ja też. No, rozmowa jest przyjemna, się uśmiecha. Dziękuję. I wzajemnie. Chodzi mi o działki. Tak. Działki wzdłuż pasażu, które pani burmistrz chce podobno zabrać. Znaczy oczywiście zwrócić pieniądze, prawda, bo nie zostało zbudowane tak, jak to było według umowy. Nie zostało zabudowane odpowiednio, nie ma stanu surowego zamkniętego. Tak, przystępując do sprzedaży działek z jednej i z drugiej strony pasażu, postawiliśmy warunek, że umowa zostanie sfinalizowana w momencie wykonania określonego stanu zaawansowania budowy. To tak jak pan wspomniał, pan stan zamknięty, ale nie surowy, bo z elewacjami, z oknami, ze stolarką wszelką i z dachem w określonym terminie. Została zawarta umowa warunkowa, to znaczy umowa przyrzeczenia sprzedaży, jeżeli zostaną te warunki spełnione. Jednym z elementów były oczywiście daty. Z jednej strony pasażu to bodajże koniec lipca, a z drugiej strony koniec października tego roku. Jak wszyscy widzimy, inwestorzy nie wywiązali się z terminu, który został zawarty w aktach notarialnych umowy przyrzeczenia sprzedaży. W związku z tym, aby burmistrz był w porządku w stosunku do prawa, które zostało nakreślone tą aktem notarialnym, musi wyjść z taką inicjatywą, jako że nieegzekwowanie tego typu umowy mogłoby wiązać się z groźnymi konsekwencjami. Stąd projekt uchwały, którym prosimy radnych o zarezerwowanie odpowiedniej kwoty na wypłatę wartości takiej, jaką wnieśli kupujący w momencie zawierania aktu notarialnego. A co z tymi budynkami, które tam stoją? Nie Dalsza konsekwencja, mówimy cały czas o sytuacji teoretycznej. Tak, oczywiście. Dalsza konsekwencja podjęcia uchwały przez radnych byłaby taka, że burmistrz miasta